Gdy się poznali, on zrobił na niej tak wielkie wrażenie, że postanowiła go zeswatać ze swoją koleżanką. A ich pierwsza randka miała być nie dość, że sekretem, to jednocześnie tą ostatnią. A że z wiekiem przyszedł czas na komfort robienia tego, co chcą, a nie tego, co muszą czy wypada, to postanowili wziąć ślub. No i tak dziś o tym wyjątkowym dniu i ich wspólnym życiu porozmawiam z Joanną Przetakiewicz. Jak ja się cieszę, że nam się w końcu udało. Spotkać. Że nam się w końcu udało, to prawda. Znaleźć wolny termin w twoim kalendarzu graniczy z cudem. To prawda, wiem o tym. Czyli twoje życie jest szalone i ty po prostu działasz na takich obrotach, na których chyba niewiele osób dałoby radę funkcjonować. A wiesz co, a ja myślę, Iza, że większość Polek tak funkcjonuje. My tylko sobie nie zdajemy sprawy z jednej rzeczy. Jakie my jesteśmy zdyscyplinowane i pracowite. I wiesz co, uważam, że to jest jedna z najbardziej seksownych cech u kobiety: ogarnianie. A co jest najbardziej seksowną cechą u mężczyzny? A też ogarnianie. <grym> 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 Czyli musimy się uzupełniać, tak? <grym> Zdecydowanie to wiesz co: typ ogarniaczki z ogarniaczem musi się sparować, bo inaczej jedna z tych osób się potwornie męczy, bo musi ciągnąć jak wół całą resztę sama, natomiast nie ma nic bardziej, powiem Ci, antyaseksualnego y, u mężczyzny, niż to, że jest rozlazły, gapowaty i jeszcze w dodatku zrzędzi, no to już jest masakra. Czyli leń odpada. Leń odpada, nieogarnięty leń totalnie odpada, jeszcze nudny w nie, nuda to jest najgorsza rzecz, po prostu jaką facet możecie zaserwować. Na maksy cieszę się na to spotkanie, bo My zazwyczaj tutaj rozmawiamy sobie o ślubach albo spotykamy się, żeby porozmawiać pod pretekstem ślubu, ale naprawdę mam wrażenie, że my zawsze tu rozmawiamy o miłości. A wasza historia ślubu jest wspaniała, ale wasza miłość jest przede wszystkim wspaniała, więc cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli, mogły sobie o tym porozmawiać, bo mm, ty masz bardzo ciekawą historię i wydaje mi się, że trzeba się nie udzielić z innymi kobietami, bo ty pokazujesz, że jest szansa w życiu na drugą miłość albo i na trzecią nawet. <noise> ale drugą największą, ale drugą albo trzecią <noise> największą. Natomiast wiesz to, co ja mówię, cały czas od kilku lat, to to, że kobieta z wiekiem nie staje się przezroczysta, mhm. tylko bardziej wyrazista. A to, co jest naprawdę wspaniałe, co jest tą nową erą, to to, że nasze życie się niesamowicie wydłużyło i pomnożyły się możliwości, Szanse i etapy. Bo do tej pory tak do niedawna w sumie to było tak, że do 40 kobieta była, znaczy tak, do 30 była młoda, potem to już tak relatywnie młoda, a po 40 była stara. Koniec! Mhm. Jak dobrze, że to się zmieniło, prawda? I to <laughs> diametralnie. <Zobaczcie. laughs> Skoro powiedziałaś o tych etapach, to ja chciałabym zrobić taki timeline Twojego życia i ustalić, w którym miejscu na tej osi czasu ty poznałaś rinkiego. Dokładnie kiedy tuż przed e, swoimi 50 urodzinami zaczęliśmy flirtować i to zupełnie przez przypadek, bo ja poznałam rinkę w momencie, kiedy e, otworzyłyśmy Lamanie i chciałam zrobić pierwszy pokaz mody. I zadzwoniłam do swojej przyjaciółki Aldony Weichert, która e, wiadomo, że siedziała w show biznesie, i zapytałam ją, słuchaj, z kim mam zrobić ten pokaz? I ona mówi, słuchaj, tylko i wyłącznie z rinkę Rojensem, bo to jest producent, mhm. e, który Zawsze wszystko ogarnia, który jest o szóstej rano na planie, który wszystko sprawdza sam, który jest super kreatywny i ja po prostu wiem, że jak my coś jemu zlecamy, to jest dostarczone. Mhm. No i rzeczywiście wtedy się z nim spotkałam. On przyjechał z całą swoją ekipą, w kilka osób, takich najbardziej kreatywnych i decyzyjnych. No i słuchaj, zaczęliśmy rozmawiać o tym pokazie. No i w ogóle to miało być tak. Pierwszym pomysłem miało być muzeum narodowe, mieliśmy taki pomysł, jakoś tak wspólnie na niego wpadliśmy, żeby to były ruszające się najbardziej znane polskie obrazy, czyli modelki będą tworzyć te obrazy w takiej wersji super nowoczesnej, mhm. więc to miała być interpretacja takiej polskiej, najbardziej znanej sztuki. No więc idea wspaniała i wszystko było cudownie, ale ja jeszcze wiesz co, nie miałam wtedy takiego komercyjnego doświadczenia w show biznesie, w związku z tym bardzo szybko się okazało, wyobraź sobie, że Muzeum Narodowe jest po prostu za małe na taki pokaz, ponieważ tam można zaprosić maksymalnie chyba na taki pokaz 250 osób. A jak się okazuje, zaprosisz prasę i zaprosisz celebrytów, no to już jest 250 osób, dziękuję, a gdzie klientki, a gdzie przyjaciele, a gdzie znajomi? W związku z tym ja musiałam z tego zrezygnować. I powiem ci, że to, co, bo wiesz, pierwsze wrażenie robi się tylko raz, mm -hmm. i tak było też w, tu, w tym przypadku. On pierwsze moje wrażenie było bardzo konkretny, utalentowany, spokojny człowiek. Żaden, wiesz, rozhisteryzowany artysta, bo tego bym nie zniosła, mm -hmm. Tylko, wiesz, normalny, stanowczy i widać było, że możesz mu zaufać. Ale to, co w drugim wrażeniu, słuchaj, zrobiło też na mnie, e, pozostawiło taką, wiesz co, świetne, świetne wspomnienie, to to, że, wiesz, jak po kilku tygodniach tego całego gadania i, wiesz, obmyślania tego pokazu, ja zadzwoniłam do niego i mówię, przepraszam bardzo. Ale ja jednak robię pokaz gdzie indziej, on będzie zupełnie inaczej wyglądał. Robię go z Kasią Sokołowską, która reżyseruje ten pokaz, bo on jednak będzie bardziej klasyczny, bardziej taki przy udziale modelek, ale jednak to będzie instalacja, bla bla. W każdym razie powiedziałam, no, robię to w em, Galerii Sztuki Współczesnej, <laughs> zachęta i robię to nie z tobą, tylko z Kasią Sokołowską. Aha. Słuchaj, nie było cienia pretensji. E, bo oczywiście ja byłam, ja, ja powiedziałam, ja, mówię, ja oczywiście zapłacę za waszą pracę, no bo tu powstał jakiś zaawansowany projekt, poświęciliście na to sporo godzin i tak dalej. On powiedział, nie, nie, nie ma sprawy, ja wszystko rozumiem, w ogóle nie ma żadnego problemu. I wiesz, i czułam, że to jest szczere, a nie takie, że wiesz, przez zaciśnięte zęby, rozumiesz, że on sobie myśli, ty głupia kretynko. Co ty sobie wyobrażasz w ogóle? Ale czy ty w tamtym momencie w ogóle patrzyłaś na niego jak na mężczyznę, potencjalnego partnera, czy to była totalnie relacja no taka biznesowa w tamtym momencie? Totalnie, z mojej strony totalnie. Ja w hmm. ogóle nawet do, do głowy mi, e, wiesz, przez myśl by, by mi to nie przeszło. Natomiast on właśnie zawsze mi, op zawsze opowiada, że to był ten moment, kiedy ja stałam się jego dziewczyną z plakatu, jak to nazywa. Ale czy to jest prawda, że ty... Na zdjęciu wisiałaś u niego w domu jeszcze zanim byliście parą? Ja w to nie wierzę. To jest, to jest takie, wiesz, co to jest bardziej w cudzysłowie, że stałam się tą jego dziewczyną z plakatu, kiedy wiesz, my wszyscy mieliśmy, bo jesteśmy w podobnym wieku ja i Rinkę w związku z tym wtedy wiesz, to były takie czasy w naszej młodości, kiedy kupowało się na przykład magazyn Bravo tak. albo Woga, przeterminowanego, 6 miesięcy, nieważne. Vogue był zawsze. Dokładnie. I się wyjmowało z tego, wiesz, wycinało czy tam wyrywało i odcinało, pamiętam, wiesz, jakieś super zdjęcia gwiazd albo, wiesz, gwiazd estrady albo aktorek, aktorów, modelek. I wieszało się tam gdzieś przyklejało na swojej wiesz, wewnętrznej szafce albo, albo tworzyło z tego jakąś, wiesz, jakąś prawie Mapa że instalację, mapy marzeń. Dokładnie. No więc, no więc to, to w nas jednak tak bardzo silnie gdzieś pozostawiło takie. Wspomnienie, że to jest ten plakat, to moje marzenie, i przeważnie tak. Chłopaki sobie wieszali, wiesz, no, fa Fare Fawcett albo kogoś takiego, e, jakąś super taką hot laskę z, z lat 80., e, a dziewczyny e, brusali albo Alain Delona albo kogoś takiego. Było, było. No i, no więc to były takie czasy, że kiedy wszyscy się modliliśmy do takich swoich gór, ja pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, na przykład byłam zakochana w Janosiku, mm -hmm. więc to był wtedy mój deo. Długie wiesz, włosy. Długie włosy, bary, w ogóle mm, wiesz, facet. No całe <laughs> No i, no więc on mnie tak nazywa swoją dziewczyną z plakatu. Wiesz, no, mając na myśli te, te wymarzone plakaty, które się przyklejało na ścianę. Ale to jest takie piękne, że tego marzenie się spełniło i y, często jest tak, że marzymy o czymś i wydaje nam się, to być wspaniałe, a na przykład poznajemy potem tę osobę i jesteśmy bardzo rozczarowani. Na szczęście u was y, po poznaniu było tylko lepiej? Tak, my się wiesz, przecinaliśmy gdzieś wiesz, na jakichś balach, balu dziennikarzy gdzieś ze sobą chwilę rozmawialiśmy, ale to były jakieś naprawdę minimalne kontakty. A czy to jest prawda, że ty starałaś się go zeswatać ze swoją koleżanką? Tak. Tak, ja starałam się rękę zeswatać ze swoją koleżanką. Mało tego, wyobraź sobie jeszcze wcześniej, no bo on gdzieś tak krążył w jakimś takim, wiesz, no dalszym kręgu, zdecydowanie mhm. dalszym znajomych. Moja koleżanka, super dziewczyna, piękna dziewczyna, która w danym momencie miała akurat, rozstała się ze swoim chłopakiem i cierpiała. I widziałam, że ma złamane serce i... I na to nie zasługuje. I ja mówię, wiesz co? Ja mówię, ty jesteś taka rock'n'rollowa, taka odważna, taka, wiesz, sharp y i tak dalej. I ja mówię, ja czuję, że ten ringa by do ciebie pasował. Aha, podważam, no i Umówiłam. Ja mi. o sobie mówiła. Umówiłam No, ale nie. Nie, nie, zupełnie Czyli nie to nie jest. jesteś wyszło. najlepszą swatką. Ewidentnie no, nie, nie znam się na, na tym. No, a to nie zrobię kariery. Ale w momencie, jak ich umawiałaś, w ogóle nie myślałaś nadal o nim jako o swoim Kompletnie. partnerze? Kompletnie. nie. Kiedy nastąpił ten klik? Bo rozumiem, że ty byłaś po dwóch ślubach, dwóch rozwodach, w Znaczyń, takim... Bez, nie, ja byłam po dwóch rozwodach, a po jednym ślubie, to jest to dziwne. To jest ciekawe. <laughs> tak, bo jest, my byliśmy z Janem w związku pod prawem szwajcarskim. Gdzie jesteś, jakby, w konkubinacie, okay. który, jest prawą, e, który jest parą, która jest pod prawem administracyjnym szwajcarskim. W związku z tym musisz dostać rozwód, a nie musisz mieć ślubu. No więc, dlatego to, to jest tak, że ja jestem pod, byłam po dwóch rozwodach i po jednym ślubie. W, no, Ciebie w życiu wszystko jest możliwe. Okazuje się, że wszystko <laughs> jest możliwe. Natomiast, um, wiesz, um, jak poznałam Rinkę, to było też zupełnie przypadkowe, bo niedługo później, tam, jak, nie wiem, to było rok później pewnie, czy pół roku później, ja robiłam swoje 50. urodziny i mhm. wtedy zrobiłam okładkę dla Playboya, mówiąc właśnie, że era tak. nowych kobiet następuje. I e, zrobiłam wielką imprezę, słuchaj, na 1300 osób e, w, w nocnym klubie w centrum Warszawy. Można mieć rozmach. No. Przepraszam, Można. i brak umiaru kompletny? Totalnie. Kocham, uwielbiam. Kocham. Brak umiaru, totalnie. <laughs> brak rozsądku i brak umiaru to moje dwie główne cechy, jak ty się nie kochać. <laughs> no i słuchaj, i napisałam taki wspólny WhatsApp do wszystkich moich znajomych z telefonu, i to było jakieś około 300 osób, takich mhm. znajomych, bo ja też zaprosiłam lamani klientki, ja też zaprosiłam dużo ludzi ze świata kultury, prasy. Ale, taki, ale stworzyłam też taką malutką grupę WhatsAppową, prywatną, to już nie pamiętam, czy to było 320 osób, czy było 284, ale w każdym razie około 300. Mm -hmm. No bo wiem, że nie będę do każdego pisała oddzielnie, bo szaleje. Tak. No i wtedy pamiętam, wysłałam takie zaproszenia, mind blow, taką czarno-czerwoną grafikę, taką bardzo sexy założyliśmy do tego specjalną zrobiliśmy aplikację gdzie ludzie mieli się na tej imprezie poznawać no słuchaj, po prostu naprawdę mind blow naprawdę mind blow tak totalny no i wyobraź sobie że i w, i w tej grupie osób również był Rinkę no bo też był moim znajomym nie był jakimś bardzo bliskim kolegą ani nawet bliskim mhm. ani tym bardziej przyjacielem ale A, był w grupie znajomych ale na trzysetko się 300. załapał na początku byłeś w moim top 300, miałeś ogromne szanse na sukces. <noise> tak. Ale widzisz, to jest tak, szansa leży. Musi być, wiesz, z dwóch stron jakaś akcja i reakcja, ponieważ ja na to zaproszenie, on na to zaproszenie tak pięknie mi odpisał. Mhm. I to było od razu takie romantyczne, bo. Już kiedyś była taka sytuacja, tam nie wiem, trzy lata wcześniej, właśnie pamiętam po jakimś balu dziennikarzy, kiedy on zaczął do mnie pisać, tak romantycznie, ale tak bardzo jeszcze z, dy z wielkim dystansem e, i tak z jak, taką pewną nieśmiałością. Natomiast ja jakoś tak, e, ja wtedy, wtedy nie byłam jeszcze gotowa na żaden związek i napisałem, ja wiesz co, przepraszam, ale jestem zajęta, właśnie siedzę i z synami oglądam film. I ja pamiętam, i on mi powiedział, ta ten message, że ja, wiesz, ta. ta e, że ja siedzę z synami i oglądam film, to był taki. Mm -hmm, ja tu jestem spławiłaś. mamą, a nie. Um, a nie jestem chętna na randki. No. Mm -hmm. W każdym razie, słuchaj, tym razem, jak do mnie napisał e, w podziękowaniu, jak gdyby za zaproszenie i tak dalej, to sobie to się tak rozminęło. My zaczęliśmy do siebie pisać, pisać i pisać, i to tak trwało dosyć długo. Co to znaczy dosyć długo? Kilka tygodni. Mm -hmm. mm, bo ja wysłałam to Save the Date, myślę, na pewno z Kilka tygodni, minimum 4-5 tygodni przed imprezą. I mm, no ja bardzo lubię pewien rodzaj flirtu. I jeżeli widzę, że ktoś się nie łapie na, taki, na tego typu humor, czy też em, porozumienie, no to znaczy, że no, tym bardziej w ogóle nie, nie masz ma o czym raz. gadać. Więc ja już miałam kiedyś takiego jednego e, narzeczonego wcześniej. Z którym, właśnie, z którym właśnie tak zaczęliśmy pisać. I ja po jakimś po którymś razie zrozumiałam, że no nic z tego nie będzie, bo on poczucia humoru nie ma za grosz, On jest tak poważny, mm -hmm. on jest tak zasadniczy. Mm -hmm. I pomimo tego, że był fantastycznym facetem z ogromnymi dokonaniami, to ja zobaczyłam, że ja po prostu uschnę Nie no, Miał ja tam słuchaj. przestrzeni dla Twojego jego barwa kompletnie zero. Mm -hmm. No więc, e, więc ja zaczynam wysyłać. Tak, znaczy zaczynałam, powinnam to powiedzieć, to będzie zdecydowanie w trybie, znaczy wiesz, w czasie przyszłym. E, ja wysyłałam fragmenty filmów. Mhm. I wiesz, jak widzę, że There is no response, czyli jak widzę, że ktoś nie, nie kuma, mhm. nie rozumie, nie czai. Nie wiem co jeszcze. No to, no to wiem, że już my się nie zrozumiemy, bo, bo do tego też potrzeba trochę humoru, wiesz, do tego potrzeba trochę dystansu, trochę znajomości kina, no trochę w ogóle, no wiesz, takiego e, innego sposobu myślenia. Zresztą, żeby była jasna tego e, trybu flirtowania, nauczyłam wszystkie swoje koleżanki. E, nawet podpowiedziałam im, które sceny z filmu są najfajniejsze. <śm> Kurde, nawet żałuję, że na mnie za późno, bo chciałabym spróbować. No to wiesz, wszystko zależy od etapu flirtu, prawda? Ale może w związku też można flirtować. O, trzeba też, może nawet. Jak Czyli najbardziej. jeszcze o tych scenach filmów porozmawiam. I co? I on wszystkie te twoje e, ja maczki łapał. Tak, wiesz, on jest Uchał. artystą, on jest producentem, on jest reżyserem, on jest scenografem, on jest tym wszystkim. Mhm. W związku z tym to jest wybitnie kreatywna postać, więc wiesz, jak ja, jak ja w ten sposób zaczęłam, no to on już po prostu nie mógł skończyć. Mhm. I to było ciekawe, no bo wiesz, ile razy może a przepraszam, a co lubisz jeść, a jakie lubisz kolory, a, gdzie, a wolisz a Włochy robisz? czy Francję, i tak dalej, no po prostu no sorry, no mhm. ale to nie jesteśmy na tym etapie, żeby sobie zadawać takie dziecinne pytania, tylko chodzi o coś bardziej wyrafinowanego, a jednocześnie dzięki czemu Możesz Znajesz kogoś się. bardzo dobrze poznać. No dobrze, twój mąż. Stał się twoim mężem po jakim czasie od tego już flirciku? E, po dwóch latach. Tak mniej więcej. Ale cała historia tak nabrała tempa na, po twoich urodzinach, czy już na? Na imprezie spotkaliście się i już od razu. Nie, nie była no, na imprezie w ogóle się nie spotkaliśmy, wyobraź sobie. No bo było to, no no był taki tłum, że nie sposób się było spotkać, tym bardziej, że ona się odbywała wiesz, na kilku poziomach, mhm. więc rzeczywiście troszkę trudno było się odnaleźć. Ja też miałam bardzo dużo swoich bliskich znajomych i nawet takich, którzy przyjechali skądś tam specjalnie na tą imprezę. Mhm. Więc, um, więc na tej imprezie się w ogóle nie spotkaliśmy, ale za to umówiliśmy się już wcześniej mhm. na dwa dni po imprezie, na pierwszą randkę i zaznaczyłam, że to będzie pierwsza i ostatnia. A dlaczego miałaś taki plan? A jakoś tak mi się wydawało. Jak ja szłam z moim mężem na pierwszą randkę, też zaznaczyłam, że to jest pierwsza i ostatnia. A a dlaczego? No, no bo nie czułam, idąc na to spotkanie, że to jest to. Choć jak słucham twoją historię, to, to tak się trochę wewnętrznie śmieję, bo na przykład mój mąż, którego też w ogóle nie rozpatrywałam w kategoriach partnera dla siebie na życie i jeszcze wszyscy znajomi też mnie ostrzegali przed nim. <laughs> no właśnie, chcesz, skądś to znam, tak to on totalnie mnie rozbroił właśnie SMS-ami, które w pewnym momencie zaczęliśmy między sobą wymieniać. I tym niesamowitym poczuciem humoru. I stwierdziłam, Boże, ten facet musi być super inteligentny, że ma wiesz, ten dowcip, tą odpowiedź, anegdotę śmieszną. Lekkość bytu. Tak. tak. Wiesz, ja szłam sobie po ulicy, dostawałam od niego SMS-a, potrafiłam ukucnąć ze śmiechu na środku ulicy, mówię Boże, no ten gość mnie tak bawi. Ale nadal wiesz, nie widziałam szansy na, na związek. Więc szłam na pierwsze spotkanie z nim, nie chciałam nawet, żeby, żebyśmy to między sobą nazywali randką, i szłam z taką myślą, że. Jakby idę go spławić. Mm -hmm. No i patrz mi nie wyszło. Niewiele rzeczy w życiu mi nie wyszło, ale nie udało mi się. No, może i dobrze. No, może i dobrze. No, no Jak i to dobrze. dobrze, że czasami intuicja nas też myli. I dobrze. Ty w ogóle go nie czułam jako swojego faceta. No ja też. No, to co się stało? No wiesz co, ja go po prostu bardzo mało znałam i wydawało mi się, że on będzie takim neurotycznym. Mhm. Artystą, czego po prostu pomimo tego pierwszego wrażenia, które miałam dobre, ale mhm. to też dzięki temu pierwszemu wrażeniu się w ogóle umówiłam i w ogóle jakoś tam mimo wszystko dałam temu jakąś atencję i szansę. Natomiast wydawało mi się, że on będzie takim neurotycznym, właśnie artystą, co jest tak ciągle w swoim świecie i tak dalej. Bez Boże, dostępu. Wiesz, to w ogóle nie jest dla mnie. więc um, no kompletnie, kompletnie nie myślałam o tym w kategoriach em, poważnych. Mało tego, jak spotkaliśmy się na tą pierwszą randkę, która po prostu faktycznie była obłędna, mhm. bo to wiesz co, tak jak Rinka sam mi powiedział, mówi, wiesz co, często tak się zdarza, że jak się budują takie wielkie oczekiwania, tak. to potem równie wielkie, wielkie jest rozczarowanie. Mhm. Bo jakoś, nie wiem, zderzasz się z rzeczywistością... I jesteś skrępowana, nie, nie nadajesz na tych samych falach, yy, i zaczyna się sztuczna gadka. Tak, i sobie Ludzie myślę, się obawiają Jak ja bym chciała wrócić do domu i włączyć sobie Netflix, jak to by było fajnie. Tak, już w głowie wiesz, że tracę tu czas, ale zachowam jeszcze na moment uśmiech. <grym> tak, żeby już, no żeby tak jednak dotrwać. kogoś nie zranić tak. albo nie tego, ale. W zasadzie to, oj przepraszam, ale chyba zostawiłam e, kajnik, na gazie. kajnik, zostawiłam na gazie <laughs> i żelazko na gazie <laughs> i w ogóle na gazie, I to tu jest... ktoś do mnie dzwoni. Najlepiej to jednak mieć taką, wiesz, funkcję w telefonie, że dotykasz i dzwoni telefon i wtedy mówisz, naprawdę? Ja byłam z przyjaciółką umówiona, że po 45 minutach od momentu początku naszego spotkania miała do mnie zadzwonić i ja powiedziałam, o Boże kochana, pomogę Ci, lecę. No, o, właśnie. I ona to wypadnie, a ja mówię, no. o, Boże, będziesz musiała sobie sama poradzić. <laughs> <laughs> a ja, może jutro wpadnę. <laughs> no, także też miałam takie wyjście awaryjne przygotowane. Bo ja że to może być niezły zawodnik, więc wiesz, byłam przygotowana na wszystko. <laughs> bo, to, bo to jeszcze, mało tego, bardzo często też tacy, e, czego ja nie znoszę organicznie po prostu, tacy faceci wydają się być playboyami, prawda? Oh yeah. Ja mówię, o nie, sorry. Najgorzej. To już tego, to już, wszyscy, to już prędzej znoszę, zniosę ludziarza, ci, bo najwyżej to po prostu ja, nie będę sama. z nim spędzać czasu. Ale, być tam. Ale Playboya to już za, za skarby świata, bo, bo znam kilku, wiesz, takich wokół siebie i oni są bardzo fajni na imprezie, ale nic poza tym. Natomiast em, jak e, spotkaliśmy się z Rinkę, to. On okazał się być tak czuły i tak ciepły i tak dobrym człowiekiem, bo dla mnie to jest, wiesz co, podstawa wszystkich podstaw. Rinka daje ci spokój, ale daje mi to właśnie wsparcie, poczucie bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony daje ci szaleństwo, niespodzianki. Tam jest po prostu totalny wulkan energii. Tak, to prawda. I to jest coś, czego ty chyba potrzebujesz jako drugi wulkan energii. Dokładnie. I wiesz co? no i to jest takie szalone i niepraktyczne. Ja kocham niepraktyczne rzeczy. I pamiętam, kiedy dostałam od niego pierwszy raz, jak to było na początku naszego związku, te 1001 jeden no róż, bo to była ta baśń tysiąca i jednej nocy, bo to był ten symbol, to moja przyjaciółka z Londynu, która była wtedy w związku i dalej zresztą jest w związku, w szczęśliwym związku z kimś bardzo zamożnym i ona powiedziała tak, wiesz co, te róże robią większe wrażenie niż szmaragdy. I wiesz, coś w tym jest, że e, jeżeli ktoś poświęca ci tyle uwagi i tak cię kocha i jest taki właśnie dla, i jest dla ciebie, to to robi o wiele większe wrażenie niż e, co innego. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Ale wy też mieliście taki moment, kiedy, który był takim sprawdzianem też pewnie dla waszego związku, kiedy Rinka zachorował. Tak. I to był moment, kiedy nie on dla ciebie, ale ty byłaś dla niego. Totalnie. I powiem, że. Znaczy... To w ogóle nie wyobrażam sobie, było, żeby było inaczej. Ale jeszcze przyznaję, muszę powiedzieć, że potwornie współczuję obydwu stronom, wiesz co, i lekarzom, onkologom mm -hmm. w Polsce, którzy mają po prostu jakieś piekło, ponieważ mają średnio trzy minuty na pacjenta, mm -hmm. bo w międzyczasie muszę jakąś furę dokumentów wypełnić, a poza tym jest ich tylu, a jest, a lekarzy jest mało. A drugie piekło mają pacjenci, którzy nie mają się kompletnie na kim oprzeć, no bo e, nie rozumieją, co się w ogóle dzieje. Zaczynają googlować, czytać jakieś różne głupoty, wchodzić na, na fora, które ich przerażają. I rzeczywiście, jak dowiedzieliśmy się, że Rinkę zachorował, to, bo to właśnie masz takie myśli, że to już jest koniec. Mało tego... To jest, to jest taka sytuacja, z którą nigdy ja akurat nigdy, miałam to szczęście, że nigdy wcześniej nie miałam do czynienia aż tak blisko i w takim stopniu zaawansowania. I to jest, wiesz, jak się czujesz, trochę jakby ktoś ci powiedział: proszę pani, tam jest Sahara, pani sobie tam idzie, zbuduje miasto i ma pani na to mniej więcej miesiąc, a w zasadzie każdy dzień już się liczy. I ty mówisz, ale z kim? Ale czym? Ale jak? To jest naprawdę, po prostu zwala się na ciebie tonowy taki worek z cementem i musisz sobie z tym poradzić. I, i wiesz, jedną z najlepszych rad, jakie usłyszałam, to nie pytać wszystkich, nie chodzić po wszystkich lekarzach, bo, bo naprawdę można zwariować, ponieważ prawie każdy mówi co innego. Natomiast. Um, no był to gigantyczny kryzys e, niewątpliwie życiowy, no trudno sobie wyobrazić większy, kiedy czyjeś życie jest tak poważnie zagrożone. zagrożone. I wtedy mm, i wtedy rzeczywiście wydarzyła się taka sytuacja, że Rinka był bardzo chory, leżał w szpitalu, e, miał chemioterapię, radioterapię i zachorował jeszcze w dodatku na zapalenie płuc. W związku z tym mm, to, była taka, to był taki moment. Przyjechał jego tata z Amsterdamu, wszyscy z nim byliśmy. Natomiast to już przyszedł taki moment, że on już w ogóle był bez kontaktu. Dosłownie. Już ileś godzin to trwało, bo on był tak chory i w gorączce i tak dalej. Mało tego, jak masz tak duży stan zapalny jak zapalenie płuc, to musisz też przerwać to całe główne mm -hmm. leczenie, i wtedy w ogóle ono przestaje działać. Więc masz jeszcze presję czasu ogromną. I powiem ci, że. Wtedy wiedziałam, że jest potrzebna jakaś nadludzka siła, jakaś metafizyczna siła, która go z tego podniesie, bo już widziałam, że na pewno nie, bo oni podawali mu jeden antybiotyk, drugi, trzeci, czwarty, piąty, nic nie działało. Mhm. I, mm, I słuchaj, ja wtedy pamiętam, ja bardzo długo myślałam nad tym, co mu powiedzieć, jak go pobudzić. I słuchaj, przyszłam do niego wieczorem. Bo wyszłam, wiesz, konsultowałam się z, ze wszystkimi, już, wiesz, z kim tylko mogłam się konsultować, i wróciłam do szpitala bardzo późno wieczorem. E, usiadłam u, u niego na łóżków, e, miały na szczęście jedynkę, więc nie musiałam, wiesz, e, liczyć się z nikim, e, że komuś przeszkadzam. I powiedziałam mu, ja mówię, słuchaj, ty musisz wyzdrowieć, bo ja potrzebuję ciebie na drugą połowę życia. I chcę wyjść za ciebie za mąż. Oświadczyłaś się. Mhm. I on wstał i wyzdrowiał. On po prostu wstał, a był nieprzytomny. I jego tata płakał wcześniej i mówił: „Słuchaj, on jest jak zatopiony ptak, już do niego nic nie dociera”. Dokładnie takiego określenia użył. Więc e, jak ja przyszłam. I powiedziałam to, co powiedziałam, bo to już była najcięższa artyleria, jaką ja mogłam. Wszystko, co mogłaś dać, to dałam. Wszystko, dałaś. co mogłam dać, to dałam. Ale, ale on to wziął, totalnie wiesz. Aż mam ucierki. No. Ale dlatego miłość naprawdę ma wielką siłę wielką siłę, wielką moc i nie potrafi wygrać z różnymi przeciwnościami losu. Ale to też jest takie fajne, że ty jako kobieta po prostu wzięłaś sprawy w swoje ręce, tutaj się oświadczyłaś. Miałaś w sobie też tę siłę. Tak, ja nie miałam żadnych kompleksów, że wiesz, ja nie mogę tego zrobić. Mało tego, czy mi nie wypada jakieś idiotyzmy. Nie w tej sytuacji. Normalnie mhm. oczywiście, że nie, nie zrobiłabym tego w standardowej, normalnej sytuacji, w normalnej życiu. Na pewno nie. Ale po pierwsze, Rinka już rozmawiał o tym chyba trzy miesiące ze mną, trzy miesiące po naszym poznaniu się, mhm. czy tam trzy miesiące potem, jak zaczęliśmy mieszkać razem, mhm. może tak. I ja powiedziałam, nie, co to Ja wiem, świetnie, jest tak jak jest, w ogóle nie ma o czym mówić. Więc Czyli ja... on pierwszy zaczął rozmawiać o ślubie. Tak. Mhm. Więc ja wiedziałam, że on tego chce. Mhm. E, I to nie było tak, że. Zresztą ja w ogóle, to, wiesz, to był taki moment, że wiesz, to w tym momencie wszystko położysz na szale, żeby kogoś uratować. Więc e, ja nie miałam żadnych wątpliwości co do tego. I do ślubu doszło, ile czasu po tym wyzdrowieniu? On wyszedł sz do, ze szpitala dokładnie 14 lutego w Walentynki. Mhm. I wyobraź sobie, że to był taki moment, że przecież wybuchł COVID. I, i ja, on miał 10 marca swoje urodziny. I mhm. Ja na te 10 marca, na te urodziny, chciałam no, po wyjściu jego ze szpitala, wiesz, zrobić imprezę dla przyjaciół i tak dalej. I zaprosiłam tam z 50 osób. No, bo tak mówię, nie za dużo, nie za mało. Mhm. Wiesz, jak na moje standardy 50 osób to jest Malutko. maleńka impreza. No i słuchaj, i, i później tak z, z, zaczęłam się z tego wycofywać, wiesz, bo wszyscy mi pisali, Asia, ale czy to na pewno jest dobry pomysł? COVID. Ja mówię, no na pewno nie jest dobry, tym bardziej jak on wyszedł dopiero ze szpitala. E, I pomysł. już pamiętam, dlatego ja tak dobrze pamiętam ten moment, że wiesz, mhm. 10 to było tak, że 6 marca jeszcze tak wszyscy się łamali. I, i Rinka mówi: Nie, no to niech będzie chociaż 10 osób, niech będzie chociaż 15, coś tam. A już 10 marca było wiadomo, że to już jest po prostu pełen mhm. e, kryzys mhm. światowy. No i rzeczywiście do tych urodzin nie doszło. Doszły, przyszły jakieś cztery nasze najbliższe osoby, dosłownie, e, chociażby też po to, żeby jego, jego chronić. Więc to był taki moment, że zaczął się COVID na dobre. To był pełen lockdown. Więc on wyszedł ze szpitala i w sumie ten COVID który się przydarzył, był dla niego też zbawieniem. Dobre. Dlatego, mm -hmm. że wiesz... Po prostu wszyscy się zamknęli w domu. Spokój mógł sobie odbudowywać odporność. On mógł się regenerować. Tak. Nie musiał biegać do pracy. Dokładnie. I też w sumie nie miał trochę możliwości pójść do pracy, bo wszystko było zamknięte, bo znając go, poszedłby do tej pracy. Tak, na pewno. No właśnie, nawet na jakby tam nie potrzebowali, to by był. Na pewno. No on I, lubi. No więc wiesz, no więc to była taka sytuacja, że no wszyscy w tym covid się zamknęli. Nie było mowy tak, jak sama doskonale wiesz, o ślubach, no o, o imprezach, niczym. o niczym kompletnie. No i słuchaj, ja wyjechałam na wakacje. Pamiętam ze swoimi synami na Santorini i dwa miesiące wcześniej udzieliliśmy dla naszego polskiego voułk wywiadu. Mm -hmm. To był taki voułk, który był dwumiesięczny, na całe wakacje, dosyć gruby i się nazywał, był pod tytułem Love. I tam były opowiedziane 22 historie miłosne różne z całego świata. Tam był i, 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 tam był John Lennon, i Yoko Ono, i Kate Moss, i y, y, y była Martyna Wojciechowska, i byliśmy my. No i słuchaj, ja w ogóle nie czytałam tego, no bo tak udzieliliśmy tego wywiadu, no i dobra, z, z, udzieliliśmy, zapomniałam tyle. Ale nie czytałam tych innych historii, ale tego woga miałam cały czas ze sobą i ciągle nie miałam czasu jakoś go przeczytać. Aż w końcu usiadłam i przeczytałam, od, bo jak ja już czytam, to porządnie wiesz, od A do Z. I przeczytałam wszystkie te 22 historie, które zrobiły na mnie tak piorunujące wrażenie, że ja zadzwoniłam do swojego przyjaciela i powiedziałam tak: Tomek, za 32 dni muszę mieć wesele. E, nie mamy czasu, wiem o tym, ale i to i tak się uda, bo ja mówię, nie wiem, kiedy nastąpi totalny znowu. Wiesz, kolejny lockdown. I ja mówię, wiesz co, zdałam sobie sprawę z tego, że tak, rinkę wyzdrowiał, ale nasi rodzice mają po 80 lat, i ja mówię, ile my będziemy? Po co my mamy czekać? On mówi, dobra, bo mój przyjaciel jest taki, że dla niego też nie ma rzeczy nie mogliwe. i Ja mówię, pomóż mi, dorać mi, jak to zrobić. No i ja mówię, słuchaj, i jeszcze w dodatku ja chcę mieć to wesele w Amanzoi w Grecji. Gdzie nigdy w życiu nie byłam i nikt z moich najbliższych przyjaciół też nie był i dlatego chcę mieć właśnie tam. No właśnie, chciałabym zapytać, ale dlaczego tam? Dlaczego no Grecja? Bo tam nikt bo nie ja był. Zawsze chciałam do tego Amanzoi Hotelu pojechać, mm -hmm. bo ja zawsze słyszałam, że tam jest cudownie. Tak. Mało tego, właśnie dlatego, że nikt z nas nie był, więc nie jest to takie miejsce, gdzie już... Oklepane. Wiesz, oklepane, mm -hmm. gdzie już wszyscy byliśmy i wiemy, czego mamy się spodziewać, my właśnie nie wiemy, więc ja to lubię najbardziej. Ryzykownie jak na ślub. No własny. i słuchaj, jak zadzwoniliśmy do hotelu, to właśnie okazało się, że jest miejsce na 10 osób, a nie na 40. Aha. No ale to się wszystko. Ja po prostu wiedziałam, że to się wszystko połączy. Po prostu tak energię wysyłałaś, że to musiało się wydarzyć. Tak, i w pewnym momencie również zadzwoniła do mnie Magda Butrym mhm. i mówi tak: Asia, A czy ty masz sukienkę? Czy już napisała, czy zadzwoniła? I ja mówię, nie, nie mam jeszcze. A to było ze dwa tygodnie do ślubu. Nie pomyślałaś jeszcze o tym? Mówię, tak, ale jak to? Ja wiem, nie wiem, może ja po prostu wezmę jakiś biały, prosty kombinezon albo coś takiego. Ona wie co ty, no przecież ty musisz mieć kieckę ikonę. To ja mówię, rzucam wszystko i mm -hmm. zaczynam ją ciąć. Mm -hmm. No więc jedna sukienka była od niej przepiękna, a druga poszłam do Valentino w Londynie. Ja mówię, ja mam że ślub za dwa tygodnie. No i właśnie To się uśmiali, co? W nie bo to suknię. A ja, Oni mówią, a nie ma problemu, dlatego Aha. że jest COVID. Aha, nie ma klientów. Czyli mieli moce tym My mamy moce przerobowe i my zrobimy to na bazie gotowej sukienki, która jest semi couture sukienką, mhm. ale my z tego zrobimy sukienkę dla ciebie. I ona będzie gotowa za tydzień. Co ja ją założyłam, ona była dla mnie jak rękawiczka, po prostu idealna. Nic nie trzeba było robić. Ale też wydaje mi się, że to taka suknia no, godna takiej osoby jak ty, która jednak pasjonuje się młodą, ma takie zacięcie, bo ta suknia była tak nieoczywista, tak, tak wychodząca była poza schemat takiej sukni ślubnej. E, myślę, że zaryzykuję stwierdzenie, że większość panien młodych na swój pierwszy ślub by takiej nie wybrało. <śmiech> <śmiech> Może na drugi, bo już wtedy masz Ale większy diczo. luz. Ale Oni... naprawdę jest wspaniała. Oni zrobili to z taką e, ogromną atencją, dlatego że oni przejrzeli cały mój Instagram, mm -hmm. zobaczyli, jakie lubię kolory, zobaczyli, że ja kocham lemonkowy kolor, no więc właśnie, doszyli jaki... do tej sukienki ten lemonkowy pióra Ale jaki to jest nieoczywisty ślubnie kolor. Tak, no właśnie, prawda? No więc bo doszyli... jeszcze coś różowego, ok, coś błękitnego, tak, wiesz, jakby pastelowego, jakiś pastelowego, prawda? Tak. Pastelowego. Tak, dziewczyny czasami przychodzą i szukają, a to ja poproszę w delikatnym różu, a tak, trochę w strebrze. Tak, tak, tak. A tu doszli lemonkowe Lemunk. kamienie mm -hmm. i lemonkowe te pióra, no więc jak ja to zobaczyłam, mówię, Boże, to jest moja sukienka. I do tego jeszcze były lemonkowe okulary. Patrząc właśnie na, na to, co robisz, tak się zastanawiam, na ile... W przygotowaniach do ślubu ty będziesz chciała uczestniczyć, żeby było tak wszystko po Twojemu. A na ile to oddasz w ręce profesjonalistów na zasadzie róbcie. Ma być dobrze, róbcie. Oddałam to w ręce profesjonalistów. Ja bym nie dała rady, ale nie tego chciało ci się sama. tam przyłożyć. Czy za mało no, czasu ee, masz? Za mało czasu było. Za mało czasu i bardzo dobrze, bo też wiesz, co? To nie o to chodziło, żeby się zajechać przed tym ślubem. Mhm. Poza tym ja wiedziałam, że ludzie, w których ręce oddaję tą całą organizację, ja mogę im w 100% ufać. I sama wiesz, to wystarczą. Do, jeżeli jest jedna znakomita osoba, a jeżeli są dwie, to mhm. już jest naprawdę genialnie. Bo ja miałam swojego przyjaciela, który mi pomógł i doradzał, i dał mi osobę, która ten ślub. Przepięknie zrobiła mhm. i powiem ci, że to była też wielka ulga i taki spokój, że wiesz, masz kogoś, na kogo możesz liczyć. No i słuchaj, my mamy cały film z tego, jak wyjeżdżały dwa tiry z Polski do Grecji. No bo my, wszystko było nasze nasze krzesła, nasze kieliszki, kwiaty sprowadzone, obrusy wszystko było nasze nic nie było hotelowe praktycznie. Czy ta impreza spełniła wszystkie twoje marzenia dotyczące najważniejszego dnia w życiu? Totalnie. Ale wy tak naprawdę mieliście taki swój pierwszy malutki ślub, który odbył się u was w domu w Konstancinie i ten drugi w Grecji. Co różniło te śluby, no oprócz oczywiście całego ambientu, to, to też przysięgi, prawda? Bo w Grecji mogliście sobie powiedzieć to, co wam w duszy grało. Dokładnie, bo wiesz co, no bo jak już ślub prawdziwy był za nami, to te trzy dni później mogliśmy powiedzieć w zasadzie wszystko, no, mogliśmy sobie, wiesz, recytować poezję. Ale muszę przyznać szczerze, że moja przysięga naprawdę była beznadziejna w porównaniu z przysięgą Rynke. Moja była taka, wiesz, no taka... Taka proper, taka fajna, dowcipna, coś tam. Ale jego była tak prawdziwa, była tak wzruszająca. Słuchaj, wszyscy płakali, wszyscy. Zapewniliście swoim gościom masę emocji, ale ciekawa też jestem, czy udało wam się e, wydobyć takie emocje podczas takiej przysięgi powtarzanej za urzędnikiem tej po raz pierwszy. Czy, czy, czy ten dzień był dla was też tak emocjonujący? Wiesz co, tak. Dlatego, że... My mieliśmy cudowną um, kobietę, która udzieliła nam ślubu. To była, e, wiesz, no, od, o, osoba z administracji państwowej, no, więc ona była po prostu e, urzędniczką, e, szefową urzędu miasta Kon Konstancin, czy tam obszaru Konstancin. W każdym razie to była kochana, dobra. E, Cudowna osoba, taka wiesz, ona kochająca psy, mająca sama cudowną rodzinę, o której nam opowiadała wcześniej. Więc ona z taką wielką troską i ciepłem powiedziała tą przysięgę. W związku z tym my też. Mało tego, ona też takie piękne życzenia od siebie dołożyła. W związku z tym to też było takie nieurzędowe, a bardzo rodzinne i bardzo ciepłe. Ale może też udało Wam się trochę uciec od tego urzędowego charakteru przez to, że ta uroczystość była u Was w domu. No to na pewno. To wiesz, no jak to jest w domu, jest tylko 20 osób, e, sami już naprawdę najbliżsi, no to, no to wtedy jest zupełnie inaczej. To jest też tak. To był też te, taki, taki ten moment, że wiesz, mogli, mogliśmy też łatwo, łatwo jak gdyby sobie na to pozwolić, bo był bardzo prosty argument do tego, no jest właśnie COVID, mm -hmm. w związku z tym lepiej nie być w urzędach, a poza tym no, urzędy też są dosyć umówmy się, zimne i e, nie mają duszy. Natomiast u nas w domu to było, tak wiesz, no, po, po domowemu totalnie pamiętam, Maniusia, taka była malutka nasz pudelek. Która zeszła z nami i później cały czas jechała na moim trenie, usiadła sobie na moim trenie. Bo ja miałam, e, ja miałam kombinezon lamani i miałam na to pelerynę taką długą. I ona sobie na tej pelerynie usiadła, i gdzie ja nie szłam, to ona już tak jechała za mną. Wiesz. Po domowemu w pelerynie. Tak. E, chyba też mieście na tym weselu, bo jeszcze tylko chciałam wrócić e, taki spokój, bo. W ogóle informacja o tym waszym ślubie nigdzie nie wypłynęła do, do paparacji, nie mieliście tego obstrzału, nie mieliście takiego dodatkowego stresu, który ma bardzo wiele gwiazd w tym najważniejszym dniu, że oni się stresują, że tu, tam, tu zdjęcia, tu ktoś na drzewie siedzi z lufą. Mieliście spokój, chyba COVID wam w tym trochę pomógł, że wszyscy byli pozamykani w domach i nikt nie oczekiwał tego typu wydarzenia. Poza tym, wiesz, to, że my byliśmy na, wyspy, na półwyspie, daleko, Eee, ale wiesz w domy w, też mogli wam tam na, w to prawda. Napłykać. Ale my byliśmy tylko w środku w domu. My nie byliśmy w ogóle w, w ogrodzie, to, to prawda, że tak mogło być. Mm. I wyobraź sobie, że wszyscy wiedzieli o tym, że to jest totalna tajemnica z naszych e, najbliższych, Ale ktoś, wrzucił na Insta Story jedno zdjęcie, zupełnie niewinnie, niechcący i tak dalej. No i wtedy, wtedy rzeczywiście wyciekło to do mediów. Natomiast nic złego się też z tego powodu oczywiście nie stało. Natomiast to, że my byliśmy właśnie daleko w Grecji, na Półwyspie, w bardzo zamkniętym hotelu, to no to, to już dawało nam gwarancję jednak prywatności. Powiedz mi jeszcze, yy, czy, czy wy mieliście taką podróż poślubną? Bo jak się robi ślub w Grecji, to trzeba mieć podróż poślubną? Czy już po prostu zostajesz tam dłużej niż goście i rozkoszujesz się tym miejscem? Więc wyobraź sobie, my mieliśmy podróż poślubną, miesiąc miodowy, pomimo, że nie zakładaliśmy, że to będzie miesiąc. Aha. My w listopadzie polecieliśmy na Karaiby, na Sambarth, polecieliśmy na tydzień mhm. i mieliśmy, wiesz, w hotelu pokój dla nowożeńców i tak dalej, wszystko było... Tak, by the book. Mhm. Natomiast e, biorąc pod uwagę, co się działo, że już wtedy COVID znowu szalał, mhm. my nie wróciliśmy przez kolejne jeszcze trzy tygodnie, więc my byliśmy dokładnie od 1 do 30 listopada, mieliśmy miesiąc miodowy wyjazd na plaży, prawie. Że. Czego można chcieć więcej? No, było cudownie. Ostatnią rzecz, muszę od y, ciebie się tego dowiedzieć. W momencie, kiedy znajdziesz już swoją miłość, jak dbać o nią w związku, żeby ten ogień nie wygasł, co robisz? Wiesz, co? twój patent. Nie walczyć, bo to jest pierwsza podstawowa rzecz, jak ja słyszę, że trzeba walczyć o związek, to ja już wiem, że to jest jakaś ogromna pomyłka. Jeżeli... walczyć to można z przeciwnikiem. Dokładnie. Do... Co to znaczy walczyć, że wiesz, mhm. albo mówi się, że związek to też jest ciężka praca. O matko, to jak ja już słyszę tej ciężkiej pracy, to już mówię, dobra, to już, to już się wszystkim wszystkiego odechciewa. Mhm. Nie powtarzajmy sobie takich bzdur, że to jest walka, ciężka praca, że to jest poddanie się, że to jest ciągłe, ciągłe, pój, ciągłe chodzenie, pu, chodzenie na, na kompromisy mhm. właśnie. No bo to w tym momencie kojarzy nam się tylko z jakimś cierpieniem i poddaniem się i ograniczaniem i tak dalej. Najważniejsze jest, nie ściemniać swojego ani kogoś światła. Bo wiesz, jeżeli siebie staramy za wszelką cenę zmienić, bo on na przykład ma kompleksy, to ja nie będę się to wychylać, bo, będę, bo, bo on mnie z nie lubi, albo mhm. odwrotnie, e, albo nas denerwuje w nim to, że on jest za bardzo hop do przodu, albo jest e, taki czy inny, i próbujemy go zmienić na siłę, to to jest na pewno droga do końca taka szybka droga do końca, więc pierwsza podstawowa was rzecz być sobą od A do Z i lubić siebie po prostu. Czego wam mogę życzyć? Um, wiesz co? Zawsze wszystkim oczywiście należy w dzisiejszych czasach życzyć zdrowia, ale życzyć, wiesz co? Rozmachu, szczęścia, braku umiaru, to wszystko, co my kochamy oboje najbardziej, i żeby nas na to było życiowo stać. To znaczy i Życiowo stać, to znaczy to jest wszystko, bo to jest i siła, zapał, dyscyplina, praca, pieniądze w tym jest wszystko. I o to bardzo dbam też zawsze, żeby mnie na to życie z wielkim rozmachem było stać pod każdym względem. Dziękuję Ci bardzo. To, Dzięki. Była, to była wspaniała rozmowa, tak jak zaczęłam. Bardziej o miłości niż, niż o ślubie, ale tak naprawdę porozmawialiśmy o tym, co najważniejsze. Więc no właśnie, bardzo. no bo symbol, przecież ślub jest tego symbolem, no jest tak. tylko tym momentem. Celebracją. No i życzymy Wam też pięknych celebracji Waszych miłości. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!